Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć, witam Cię w Szpiegu Live. Dawno nas nie było, już jesteśmy, znaczy ja jestem, nie? U mnie dziś słonecznie, nagrywam się przy zwykłym świetle, więc może być trochę jasno, trochę ciemno, jak tylko słońce schowa nam się za chmurki, ale mamy piękny dzień, nie pada, jest cudownie, a w sprzedaży pojawiła się nowa książka, wywiad i analityka w biznesie, prawne i praktyczne aspekty wywiadowczej analizy biznesowej. Z głowy mówię to dlatego, no to z głowy, bo nie wydrukowałem sobie nic. Aha, bo książka jest dostępna, ona do mnie jeszcze nie dotarła, a ja o niej opowiem. Ale zanim przejdziemy do książki, to może tak, mam fajne pomysły na to, jak Szpiegu Life'a nam ożywić i ożywię go. Ale najbliższe odcinki, to znaczy ten odcinek poświęcę książce Wywiad i analityka w biznesie. Następny odcinek, tematem przewodnim, będzie wcześniejsza książka, czyli Ochrona przedsiębiorstwa przed szpiegostwem gospodarczym. A później trzecia książeczka, czyli antykryminalistyka. Być może będę omawiał inne książki, już oczywiście nie moje, ale to nie ma znaczenia. Jeżeli będę omawiał jakieś książeczki, to tylko te, które uważam, że warto przeczytać, warto mieć, warto kupić. No właśnie taką książką jest Wywiad i analityka w biznesie. O niej za chwilę. Jak chcę ożywić Szpiegu Life'y? Szpiegu Life'y mam pomysł taki. Wymyśliłem sobie alfabet Szpiegula, czyli 23 chyba sobie wypisałem literki z naszego alfabetu. Te oczywiście podstawowe, tak? Czyli bez naszych słowiańsko-polskich ły, dzisi, cisz, i tak dalej. I teraz co? Chyba 6 takich tomów sobie wypisałem. W każdym będzie powiedzmy po 23 hasła, czyli jak widzicie tych odcinków będzie ponad 100, a później zrobię z nich przynajmniej jednego e-booka, coś. Na pewno wymyślę tak, żeby było naprawdę fajnie i żebyś ty był zadowolony bądź zadowolona, ktokolwiek mnie teraz ogląda. Dobra, lecimy wobec tego z naszą książeczką, tak? Wywiad i analityka w biznesie, prawne i praktyczne aspekty biznesowej, wywiadowczej analizy biznesowej. Tytuł bardzo dobrze oddaje treść, pomimo że jest troszeczkę marketingowy, nie? Ale to nie ma znaczenia. Napisałem ją wspólnie z Tomkiem Safiańskim i Pawłem Łabuzem, a wydana została po raz kolejny, to znaczy drugi, przez wydawnictwo Diffin, ale w formie papierowej. Jeżeli interesuje Cię e-book, to koniecznie pisz w tej sprawie bezpośrednio do wydawnictwa Diffin, bezpośrednio. Jeżeli tych próśb będzie wiele, to kto wie, być może będzie tak, że jakieś wydanko e-bookowe się również pojawi. Na pewno na razie jest wydanie papierowe. Świeżo pojawiło się chyba tydzień temu na stronie wydawnictwa, także naprawdę świeża sprawa. I to jest właśnie ten moment, kiedy muszę przypomnieć Ci o subskrybowaniu kanału i zaznaczeniu tego takiego dzwoneczka. Dring! Byłoby fajnie, bo myślę, że dzięki temu ten kanał będzie się rozszerzał, a to przecież nie tylko Szpiegu Life, ale i OSS, ale i kącik Szpiegula i krótko i treściwie, czy jak to tam. No, masa materiału, ogrom, także warto, żeby ludzie docierali. Dobra, wracamy do książki. To jest już druga nasza wspólna książka, moja, Tomka Safiańskiego i Pawła Łabuza. Jednocześnie jest ona jak gdyby tomem drugim. Dlaczego? Dlatego, że poprzednia to jest taki tom pierwszy i jest to właśnie ochrona przedsiębiorstwa przed szpiegostwem gospodarczym. Jakiś dziwny dźwięk mi tam zastukał. Ja o niej opowiem, już powiedziałem, w następnym Szpiegu Life'ie, czyli jak dobrze pójdzie w przyszłym tygodniu, a nie wiem kiedy wyjdzie. Natomiast jak przeczytasz sobie obie te książki, to zobaczysz, że one się wzajemnie uzupełniają. Ja powtarzam, uzupełniają. Nie powtarzają treści. To jest 300 niemal zupełnie nowych stron. Mówię niemal, ponieważ naprawdę kilka stron można by znaleźć, że są powtórzeniami z poprzedniej książki. Ale te powtórzenia są o tyle niezbędne, że dla logiki całości są potrzebne do zachowania. 300 stron nowych, zupełnie nowych treści. I to takich, że myślę, że zupełnie nowych na rynku. My tworzyliśmy tą książkę dłużej niż planowaliśmy i to proces ten przeciągnął się niemal o rok, niemal o rok. To trzeba sobie wyobrazić, jakie to były dyskusje pomiędzy nami dotyczące poszczególnych zagadnień. No cóż, my musieliśmy wypracować wspólne podejście i wspólną metodykę wykorzystania takiego praktycznego tej całej tematyki, którą zawarliśmy w tym właśnie opracowaniu. No moim zdaniem powiedzieć, że się udało, to nic nie powiedzieć. Po prostu kup, przeczytaj i przekonaj się o tym sam bądź sama. Wracając do książki, to tak, to z jednej strony zawiera, patrzę teraz sobie na wydrukowany spis treści, ona zawiera całość podstawowej wiedzy o współczesnym wywiadzie i analityce wywiadowczej w biznesie, a z drugiej strony umożliwia praktyczne wykorzystanie. To jest bardzo ważne, bo na ten praktyczny wymiar chcę zwrócić szczególną Twoją uwagę.
Był nawet taki niewielki taki wytyk, przytyk ze strony jednego z recenzentów, który oczekiwał pracy bardziej naukowej, takiej teoretycznej, a my w wyniku naszych dyskusji postawiliśmy na kwestie praktyczne, na takie instrukcyjne wręcz. I tworząc tę książkę, mieliśmy jeden zasadniczy cel. To znaczy on był bardzo ukryty, ale on był chyba najważniejszy. My chcieliśmy zarysować takie profesjonalne standardy dla biznesowych analityków, wywiadowców, czyli researcherów, a także dla konsultantów i wszystkich innych osób, którzy wykonują inne zawody wokół tej tematyki, czyli detektywów, bezpieczników itd., itd., itd. A ponieważ mimo wszystko jest to jakaś tam praca naukowa, no dobra, popularno-naukowa, to jestem pewien, że na stałe zagości również w świecie akademickim. I to nie tylko będzie popularna wśród studentów, ale i wśród wykładowców, przynajmniej takich kierunków jak bezpieczeństwo wewnętrzne czy narodowe. Ale nie tylko, także na zarządzaniu. Tam jest naprawdę ogrom wiedzy w tej książce. Dlaczego mówimy jednym tchem o wywiadzie i o analityce? W biznesie oczywiście, bo nie ma wywiadu biznesowego bez analityki i odwrotnie. Otóż jest tak, wywiad biznesowy, on jest wynikiem takiego swoistego niedostatku istotnych, dostępnych informacji. Tak naprawdę to danych, ale klarownie tłumaczymy to w książce. Natomiast biznesowa analiza wywiadowcza, ona jest determinowana takim nadmiarem informacji, z którym teraz mamy do czynienia. Ja często zwracam uwagę na taką bombę megabitową, z tym właśnie mamy do czynienia na poziomie analitycznym. I teraz cała sztuka polega na zrównoważeniu takiego paradoksu, zauważ. Z jednej strony mamy tak, niedobór danych istotnych, tych istotnych dla nas w biznesie, a z drugiej strony mamy nadmiar tych informacji. I na naszym podwórku dotyczącym książeczki, my w trójkę zauważyliśmy, że właśnie ten paradoks doprowadził do tego, że zrezygnowaliśmy z jakichkolwiek grafów, tabel, schematów, wykazów i tak dalej. I to pomimo tego, że ja jestem ogromnym zwolennikiem wizualizacji danych. Ale my po prostu musieliśmy zmieścić się na 300, powtarzam, na 300 stronach, a grafy zajęłyby prawdopodobnie drugie tyle. A poza tym uważam, że kiedy czyta się tą książkę tak skonstruowaną, jak ona jest, to to ułatwia zrozumienie jej treści. Jeżeli wejdziesz na stronę wydawnictwa, skrót oczywiście znajdziesz pod filmikiem, jeżeli oglądasz na YouTubie, bądź w opisie podcastu, jeśli słuchasz tego na swojej ulubionej platformie podcastowej, no i oczywiście w poście na blogu, to wszystko będzie. Więc jeśli wejdziesz na stronę sprzedażową książki, stronę sprzedażową wydawnictwa Diffin, tej książki Wywiad i analityka w biznesie, to zobaczysz tam kilka zakładek, mniej więcej na połowie tej strony, ona jest bardzo krótka, bardzo fajnie zrobiona zresztą. I pierwsza taka zakładka to jest opis i ten przeczytaj, jeżeli masz ochotę, ale pomiń, dlatego że kliknij w drugą i wtedy możesz zapoznać się ze spisem treści. Uwaga, będę szumiał. Ja sobie go wydrukowałem i trochę będę teraz na niego zerkał, zaraz ci powiem dlaczego. Natomiast ze tym spisem treści możesz się zapoznać i wtedy zobaczysz, jak logicznie jest ona uporządkowana, ta nasza treść, którą tam zamieściliśmy. Ja nie będę tego czytał, właśnie dlatego mówię ci o tej zakładce, bo masz do niej dostęp. Niekoniecznie jednak zobaczysz takie praktyczne, instruktażowe wykorzystanie naszego opracowania. O tym opowiem ci właśnie króciuteńko, właśnie teraz. Matko, ja zapominam, że ta kamera jest u góry, nie u dołu i tak szukam. I dawno nie nagrywałem, widzę się na telefon. Dobra, to ta nasza książka, Wywiad i analityka w biznesie, jest tak pomyślana, aby stała się pomocna, tak, przy podjęciu decyzji o wykorzystaniu w przedsiębiorstwie narzędzi wywiadowczych i analitycznych, a następnie przy opracowaniu i wdrożeniu struktury wywiadu w biznesie, a także przy zarządzaniu istniejącą strukturą wywiadowczą. A wywiadowczo-analityczną, mówmy sobie szczególnie o to chodzi, i perspektywę z możliwych zastosowań wywiadu i analityki w biznesie ukazuje rozdział pierwszy, rzucę tylko okiem, dobra? Rozdział pierwszy, teoretyczne aspekty wywiadu i informacji w biznesie. No i ten rozdział, on jest poświęcony takim teoretycznym aspektom informacji w biznesie, czyli temu wszystkiemu, co umożliwia pozyskanie, analizowanie, dystrybuowanie istotnych dla przedsiębiorstwa informacji oraz umożliwiających strategiczne zarządzanie firmą. Omówiliśmy tam narzędzia, no to jest bardzo ważne, omówiliśmy narzędzie, na którym zasadza się cała metodyka wywiadowcza, czyli cykl wywiadowczy. Jestem pewien, że zainteresują Cię również tutaj drogi rozwoju wywiadu i analityki w biznesie,
w wybranych przez nas krajach. No, nawet sam się nie spodziewałem, że jest to tak fascynująca tematyka. Jestem pewien, że dobrze się będzie to czytało. Oczywiście samo przeczytanie opracowania i zastosowanie narzędzi, które tam opisujemy, no nie przynosi, nie gwarantuje sukcesu, tak? Bo każdy biznes, każde przedsiębiorstwo działa na innej, sobie właściwej platformie konkurencji. Każdy stan prawny, każdy stan faktyczny, biznesowy, jakikolwiek sobie wymyślisz, jest inny. Za każdym razem jest inny. Przepraszam, wyrzucił mi się tutaj alarm, muszę go odrzucić i już go odrzucam. Dobra, lecimy dalej. Co powiedziałem? Aha, że każdy stan jest inny. I to jest istotne, dlatego konieczne może być korzystanie z usług organizacji, firm oczywiście, z usług niezależnych konsultantów specjalizujących się w dziedzinie wywiadu i analityki. To jest tym bardziej istotne, że treść naszego opracowania ma charakter informacyjny. Jako autorzy nie możemy wziąć żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie. Za niewłaściwe, powtarzam. A ono może wynikać właśnie z tych stanów. Każdy stan faktyczny jest zupełnie inny, prawny, biznesowy i tak dalej. Dlatego warto i należy korzystać z pomocy konsultantów. Jednakże te treści, które są zawarte w tej monografii, pozwolą na wyznaczenie takich konkretnych oczekiwań wobec takiego profesjonalnego konsultanta. Dobra, i teraz to się skup, bo ja Ci nakreślę tak zwaną mapę drogową wywiadu i analityki w biznesie, czyli opowiem, gdzie są narzędzia potrzebne w książce, gdzie są w książce narzędzia potrzebne do stworzenia i zarządzania strukturą wywiadowczo-analityczną w naszej firmie, znaczy w Twojej firmie. I do tego jest mi potrzebny spis treści, będę musiał właśnie zaglądać, dlatego że nie będziemy lecieć logicznie rozdział pierwszy, drugi, trzeci, dziesiąty, tylko będziemy troszeczkę skakać, dlatego że to jest mapa drogowa. I teraz tak, zebranie, ale cmoknąłem nieładnie, muszę się tego wyrugować. Zebranie takich danych w sposób opisany w rozdziałach drugim i trzecim, bo o pierwszym już mówiłem, tak? W drugim i trzecim, a także ich przeanalizowanie na poziomie taktycznym. To jest rozdział trzeci. To są analizy strategiczne poziomu taktycznego. To są bardzo istotne rozróżnienia. To pozwoli Ci na wykonanie analiz wskazanych później w rozdziale czwartym. W rozdziale czwartym są to analizy strategiczne poziomu strategicznego. I pozwoli również na wykorzystanie ich wyników dla celów strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem, w tym obsługi systemu wczesnego ostrzegania, o czym mówię w rozdziale 8, tak, no i zarządzanie ryzykiem, tak, czyli te dwie rzeczy. Aha, niezależnie od tego na bieżąco i zgodnie z programem pracy wywiadowczej, powtarzam, programem pracy wywiadowczej, jakim jest sytuacja wywiadowcza biznesu i o tym właśnie też jest w rozdziale 8. To jest bardzo ważny rozdział i to dzięki temu możliwe będzie takie stałe zasilanie informacyjne dla celów operacyjnych, a także korygowanie taktyk, to już na poziomie taktycznym, w odpowiedzi na zachodzące zmiany na całej platformie konkurencji. Wszystko po to, by osiągać zakładane cele strategiczne. Muszę chyba tutaj tylko króciutko powiedzieć, że to jest tak. W rozdziale drugim omawiamy, czym jest i jak się robi wywiad gospodarczy. Czyli ten, który jest właśnie realizowany na operacyjnym poziomie zarządzania przedsiębiorstwem. Rozdział trzeci, przepraszam, to już muszę przeskoczyć na karteczkę. Rozdział trzeci. W rozdziale trzecim przeczytasz, w jaki sposób na podstawie tych danych tworzone są informacje na poziomie taktycznym, czyli dowiesz się, czym jest wywiad konkurencyjny. Tutaj także wyjaśniamy różnice, to jest bardzo istotne. Tutaj wyróżniamy takie różnice w podejściu do roli wywiadu i analityki z punktu widzenia dwóch koncepcji, które są realnie realizowane w biznesie, w różnych firmach. Koncepcji marketingowej oraz koncepcji konkurencyjnej wywiadu i analityki na poziomie taktycznym. No i to jest, tutaj jest tak, natomiast widzisz, ja powiedziałem, że przed chwilą, że chodzi o zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, bo na tym się zasadza wywiad biznesowy. Opisaniu analiz strategicznych poziomu strategicznego poświęciliśmy rozdział trzeci. To w nim wyjaśniamy, dlaczego wywiad biznesowy nie jest służbą informacyjną przedsiębiorstwa, lecz jego departamentem strategicznym. Do tego jeszcze poruszamy problematykę wczesnego ostrzegania. To jest bardzo istotne, czyli rozwinięcie SWO
o którym jest mowa też w rozdziale bodajże, o którym ja mówiłem, ósmym, tak, ósmym. To nie koniec, ponieważ poruszamy również, omawiamy koncepcję zmagań biznesowych, czyli różnego rodzaju wojen, tak? Mamy wojny biznesowe, wojny ekonomiczne, wojny informacyjne, mamy walkę konkurencyjną. Każda z tych kategorii jest odrębnym zagadnieniem, no i każda ma takie ściśle określone znaczenie tak naprawdę. Tych sformułowań nie używa się zamiennie, to bardzo ważne. Dobra, idźmy do naszej mapy drogowej. I teraz tak, o tym jak radzić sobie, chwila, jestem na piątym, muszę przejść, jestem. O tym jak radzić sobie z problemami analitycznymi mówią rozdziały szósty i siódmy. Przy czym szósty jest poświęcony omówieniu teoretycznych aspektów analizy informacji, czy też danych, ale nie bez wskazań praktycznych. Tutaj przeczytasz na przykład o ustrukturyzowanych technikach analitycznych, a jedna z nich zostanie omówiona, jest to bardzo interesująca analiza hipotez konkurencyjnych. Natomiast w rozdziale siódmym, już patrzę, właśnie, to jest analityka w działaniu, zajmujemy się praktyką, czyli tak, dokumentowaniem, wykorzystaniem w postaci na przykład kluczowych wskaźników efektywności, zastosowania benchmarkingu oraz stworzeniu systemu wewnętrznego ratingu w przedsiębiorstwie. To jest właśnie przy udzielaniu kredytów kupieckich bardzo, bardzo istotne. Dość dobrze, dość dokładnie omawiamy problematykę wybranych metod analitycznych i już pokazuję jakich: scenariuszowej, tekstu, aktorów, sieci społecznych i wykorzystania map kognitywnych. Ale dużo nazw fajnych, nie? Dobra, lecimy dalej z naszą mapą. W skonstruowaniu struktury organizacyjnej, takiej, która pozwala na prowadzenie tych wszystkich działań, o których teraz powiedziałem, pomaga treść rozdziału, teraz się cofamy, piątego, no, już zaglądam, mam, piątego. I teraz podobnie jak w zarządzaniu istniejącymi rozwiązaniami wywiadowczo-analitycznymi, ten rozdział będzie bardzo pomocny. Pokazujemy w nim, w jaki sposób, no nie wiem, tworzyć strukturę wywiadu i analityki w firmie, w przedsiębiorstwie, przy wykorzystaniu wywiadowczego centrum doskonalenia. Omawiam to bardzo dokładnie w tej książce, a także w jaki sposób zarządzać taką strukturą wywiadowczo-analityczną w firmie. Tu jest ten rozdział cały temu poświęcony, bardzo praktyczny rozdział. Natomiast, to już omówiliśmy do ósmego, rozdział dziewiąty. Rozdział dziewiąty, on pomaga w podjęciu działań, które umożliwiają czynne przeciwdziałanie walce informacyjnej w biznesie. Walce informacyjnej w biznesie. To jest tematyka niemal zupełnie nieznana w naszym kraju. No a chodzi o kwestię walki informacyjnej. Chodzi o kwestię zarządzania postrzeganiem. Zarządzania percepcją wszystkich osób, wszystkich podmiotów, które uczestniczą w rynku. Dlatego objaśniamy dokładnie w tym rozdziale, jak operacje informacyjne i psychologiczne przeprowadzane są właśnie w biznesie, w tej sferze biznesowej, nie państwowej, biznesowej. A gdy tylko pojawia się potrzeba współdziałania z organami państwa, z organami administracji, pomocne mogą okazać się uwagi, które są zamieszczone w rozdziale 10, wywiad w biznesie, a działania służb państwowych. Tak to mniej więcej brzmi. Dobra, strasznie dużo miałem do powiedzenia, mam nadzieję, że wszystko co powiedziałem, znaczy inaczej, mam nadzieję, że nie wszystko co powiedziałem jest dla Ciebie zrozumiałe, przynajmniej całkowicie, bo jeśli nie jest, to znaczy, że koniecznie musisz tą książkę kupić i koniecznie musisz ją przeczytać. Ja gwarantuję Ci, że długo nie będziesz się z nią rozstawać, szczególnie jeśli będziesz wprowadzać w życie przedstawione rozwiązania i narzędzia wywiadu i analityki w biznesie. Tyle chciałem Ci na dziś powiedzieć. W tym właśnie odcinku Szpiegu Life'a. Ty zamawiaj książkę, bierz ją, czytaj, a ja wracam do swoich zajęć i życzę Ci bardzo, bardzo miłego dnia. Piotr Herman, szpiegul.pl, Szpiegu Life. Cześć.